Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na przedostatni odcinek z tej serii. Tak jak wspominałem już nie raz, zamiaruję na 50. odcinku jubileuszowym zakończyć tą serię, ograć ile się da do tego odcinka i zakończyć. Jak patrzyłem przed chwilą, mam 31 tysięcy euro czy czegoś tam odbieranych do osiągnięcia w roku. Potrzebuję 100 tysięcy, czyli jeszcze niecałe 70 tysięcy mi brakuje. Nie dozbieram tego. Na pewno zrobię 100 zmian, to bez problemów. Prawdopodobnie tam 50 wypadków zrobię, ale kasy za mandaty nie ma szans, żebym to zrobił. Jeżeli nie dałem to rady tego przez 48 odcinków nazbierać, to musiałbym chyba kolejne, nie wiem, 50 dogrywać, a powiem szczerze, że nie. Dobra. Ale dzisiejsza zmiana jest, jak widać, wieczorno-nocna. Wytyczne zmiany: znaleźć usterki w dwóch pojazdach, nieprawidłowości, kontrolę prędkości dwie przeprowadzić. Oczywiście są to tylko takie jakby wytyczne. Czemu klawiatura mi nie działa? A dobra, już wiem, czemu klawiatura mi nie działa. Gdyż i nie przełączyłem. Używam jednej klawiatury do dwóch komputerów. I zmieniałem właśnie nazwę projektu, który teraz nagrywam, na właśnie Autobana. Dobra. Ale już kierownica wróciła, zapalamy światła i lecimy. Na początek znaleźć kierowców, to przy okazji nam te dwie pierwsze ten same powinny wpaść z defaulta. Bo na ogół, zawsze zatrzymuję tylko samochody, które mają jakąś usterkę albo przewinienie. Usterka, przypominam, ogranicza się. Usterką jest wykrzyknik, jeżeli zaczniemy się przyglądać samochodowi kierowcy. Czyli teraz przyglądamy się, jeżeli będzie wykrzyknik, powinna być to usterka. No niestety pan albo pani nie złamali nic prawa żadnego, ale możemy sobie zaliczyć przy okazji kontrolę prędkości. Mamy dwie do przeprowadzenia, więc można od razu mieć to z głowy. Jest ok. Lecimy do następnego. Badamy. Zobaczmy. Czy coś zobaczymy? No nie, też jest ok. I weź tu, człowieku, ten. Zbierz na te mandaty, jak nikt nie chce ten. Przestrzegaj prawa. Dobra, tutaj klient widać przekroczył prędkość, więc może na go zatrzymaj za to. Spróbujmy. Musimy go od przodu podjechać. Dobra, darujemy. Aha, słyszałem, że chyba pierdyknął. Ogólnie jak zatrzymujemy pojazd, znaczy jak każemy kierowcy się zatrzymać, jadąc za nim, musimy czekać, aż kierowca znajdzie wolne miejsce i się zatrzyma. Jeżeli go wyprzedzimy, to wtedy jakby kierowca patrzy na nas, gdzie ma się zatrzymać. Znacząco to skraca czas, czyli niezapięte pasy, zatrzymujemy pojazd. Na przykład tutaj stajemy i on już będzie za nami parkował, jak widać. A tak trzeba by niestety śmigać, zanim bardzo często kierowcy daleko odjeżdżają, zanim znajdą. O, jak widać, już mamy zaliczoną nieprawidłowość. Zatrzymaliśmy się, ponieważ wykroczenie, niezapięte pasy. Zobaczymy. Czyli co, niezapięte pasy nie są mandatem obarczone?
przyglądamy się standardowo, nic podejrzanego. Pytamy się o apteczkę. Jest w bagażniku, ok. Dokumenty. Ok, będzie mandacik, tak czy siak. Zabrak dokumentów. Dowód osobisty, sprawdźmy. Aha. Poprosiliśmy o dowód osobisty. Dobra, sprawdź pojazd. To nam już nie jest do niczego potrzebne. Sprawdźmy teraz samochód pod kątem technicznym. Sprawności technicznej. Nie wiem, jak to się powiedzie. Rejestracja jest. Tu jak widać, światła się palą. Te już się nie palą, widzę. Odechciało im się. Dobra. Zobaczmy, jak tam z tyłu widać. Kierunek się świeci, stopy są, wsteczny jest. Kierunek jest, dobra. Zobaczmy, czy ma ubezpieczenie. Wszystko jest, dobra. Pozostaje jeszcze nadzieja, że apteczka jest po terminie. No jest w porządku. Trudno. To też ma, czyli szukamy teraz może jakiegoś narkotyku. Nie pamiętam, co to jest. Można fajnego by znaleźć. Tak, żeby mandat móc sowity wystawić. Jak widać, nic nie widać. Dobra. Ostatnią rzeczą, jaką robię, jest sprawdzenie wagi. Im bardziej jest przeciążona bryka, tym większy mandacik wlatuje. Można na tym chyba najwięcej zarobiłem. Znaczy zarobiłem. Największy mandat, jaki wystawiłem, to chyba 500 euro. Aj, piękne czasy. Dobra. Czy jest przeciążony? Niestety. Nie. Wystawiamy mandat za niezapięte pasy, jak się da, i za brak dokumentów. Zobaczymy. Te 40 euro. Weź tu człowieku 100 tysięcy nabierać. 8 minuta odcinka. Ech, no i dlatego, że tak powiem, strasznie to wyśrubowali. 50 tysięcy to już by było sporo. A oni 100 tysięcy. Nie wiem. Dobra, dojadę teraz do końca autostrady, mnie zawróci naprzeciwny pas, przeciwległy. I okej, teraz mamy całą drogę tutaj południową dla nas. Przyglądajmy się zatem temu cudownemu kierowcy, który raczył mnie puknąć. Dobra, gada przez telefon. Zatrzymujemy pojazd. Od razu tutaj. Powinien się za nami zatrzymać. Okej. Drzwi tam nie zamykam, już z takimi sprawami się tam nie przejmuję. Staję tylko jak najbliżej samochodu, bo jak będą nas mijać, to będzie mi kamera wariować. Zatrzymaliśmy cię, ponieważ, drogi kolego, wykroczenie, telefon komórkowy. Oj, niedobrze, niedobrze. Przyjrzyjmy się, może było pite? Ech, nic podejrzanego. Apteczka jest. Jest w bagażniku. Dobra, jeszcze dokumenty poprosimy. No niestety ma wszystko. Sprawdźmy jeszcze dokumenty, tak na szybki wypadek. I lecimy sprawdzać, znaczy się tutaj pojazd. Bieżnik. O, łyse opony, bardzo dobrze. Znaczy, majątku na tym nie zbija, ale zawsze coś. Kierunek działa. Lewy kierunek też działa. Rejestracja obecna, więc nie muszę klikać. Prawy kierunek jest, to jest, jest. Okej. O, o.
Dobra. Kierunkowskaz nie działa. Bardzo dobrze. I jeszcze ubezpieczenie wygasło. O, super. To jest dobre. Może 100 euro zarobię. Znaczy, no, komenda zarobi, państwo zarobi, no. Kierowca straci oczywiście. Tu nic nie widać. Apteczka. Jest w porządku. Dobra. Zobaczmy, jak tam waga. Uwaga, tak. Dobra. Jest coś, czy nie ma? Prawie tysiak. Zobaczymy, jak z tyłu. Na ogół tył jest bardziej dowalony, więc może te 1600 przekroczymy. Czy tam 1700. Wygląda mi, że jest przeciążony. Gdzieś o 1000. Nie? Myślałem, że one mają 1600. No dobra. Ale blisko było. Dobra. Podziękujmy mandatem. Ej, 180. No, całkiem przyzwoicie. Okej. Jak widać, usterka znaleziona, bo no, światełko, ten kierunkowskaz nie działa. Jeszcze jedną tą znajdę i będę mógł ten zmianę zakończyć. Tylko czy się teraz żywej duszy nie ma. O, jakaś... Ej, ciężaróweczka jedzie. Czy tam busik, nie? Poczekajmy na niego. No dajesz. Dobra. Standardowo przyglądamy się. Im bliżej podjedziemy, tym szybciej to zrobimy. Okej. Kurka wona. Szkoda. Czekamy zatem na następny samochód. Auto. Ciężarówkę. Busa. Cokolwiek. Dobra. Zbadaj. Będzie coś, czy nie będzie coś? Kurka wodna, co za... Kierowcy. Nie ma się do czego doczepić. Czekamy zatem na następnego. No. Tutaj kolega tak nieśmiało jedzie tutaj. Wie, co go czeka. Kurka wodna, no. No i weźcie tu na serio. Nazbierajcie 100 tysięcy, jak... Po pierwsze... Nie da się nikogo wyhaczyć. Po drugie, ten. Jak się zatrzyma, to ma tylko jedną usterkę albo coś i nie da się na tym zarobić, dobrze. Dobra, kolejny gadający przez telefon. Wyprzedzamy leciutko. Zatrzymujemy. Tak, kurde. Dobra. Okej. Okay. Nie, to kurde. No gdzie on tam się zatrzymał? No ja nie mogę, no i takie atrakcje. I właśnie takie atrakcje w tej grze są. No chodź za mną. Się zaciął na barierce, dobra. Trzeba było mu pomóc. Dobry wieczór. Kurde, zapomniałem. A, gadka przez telefon. Wykroczenie. Telefon komórkowy. Ojej, to niedobrze. Dziękuję za zwrócenie mi uwagi. Może pite było chociaż. Kurde, też nic podejrzanego. A apteczkę masz? No pewnie. A dokumenty? Okej, czegoś nie ma. Dowodu rejestracyjnego, bardzo dobrze.
Ta osoba zachowuje się podejrzanie. Alkohol? Kieliszek wina. Może coś ten tak jest? Wydaje mi się, że on jest jakby poszukiwany. Trzeba by go aresztować. O, 300. A pojazd? Czemu się zachowuje dziwnie? To może ten. Coś przewozi dziwnego. Biernik, okej. Rejestracja jest standardowa. Kurde, już myślałem, że kierunek mu nie działa. Ale działa, no. Jeżeli się zachowuje nerwowo, to może rzeczywiście coś próbuje przemycić, albo po prostu, no, nic nie robi. Po prostu jest nerwowym człowiekiem. Apteczka, kurde, często jest tak, że nie łapie mi tej apteczki. Dobra, jest w porządku. Bo normalnie to się wciska z pasji, jak się odwróci tą apteczkę i pokazuje, czy apteczka jest w porządku, czy nie. Jeżeli nie łapie z pasją, to trzeba kliknąć myszką na nią. Kurde, no. Nic nie ma, serio? Albo ja ślepy jestem jakiś. Nie, no, ale nic nie ma. To ostatnia nadzieja, żeby podbić ten wielkość mandatu, to że będzie przeciążony. Aczkolwiek parę razy zdarzyło mi się, że chyba miał nie zapięte pasy kierowca albo ten właśnie gadał przez telefon i nie mogłem mandatu nałożyć z jakiegoś powodu. Pouczenie trzeba było dać. Zobaczymy, jak tym razem będzie. Chyba jest okej. Dobra. To na nim nie zarobimy. No i tak to jest. Mandacik. No, 70 euro. Musiałbym na serio po 500 euro zarabiać od zatrzymanego kierowcy, żeby ten zrealizować te 100 tysięcy. Nierobialne. Znaczy, no da się zrobić, tylko trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. A ja już tak powiem szczerze, że jestem przede wszystkim zmęczony tym tytułem. A po drugie, no już za długo go nagrywam. Tyle gier w kolejce czeka do grania. O, nie, dobra, niezapięte pasy, spróbujmy go zatrzymać. Dobra, bo znowu go zepchnąłem na barierkę mi. Zaraz, tym razem poczekajmy, zobaczmy. Kurde, no. Zepchniesz takiego leciutko na barierki, już się gubi. No jedziesz. Zapraszam. No jedzie czy nie jedzie? Dobra, chyba ruszę. No i tak cenne sekundy mijają. Ale światełko mu nie działa z przodu. Czyli będzie usterka zaliczona, będzie można zmianę skończyć. I może będzie jakaś za dnia. Zatrzymałem cię, ponieważ wykroczenie. Niezapięte pasy. Niezapięte pasy. Dobra, standardowa apteczka jest. Okej. Zobaczmy, jak wygląda. Nic podejrzanego. Dokumenty. Jakiś tachograf czy tam ten. Nic, nic. Dobra, sprawdźmy dokumenty, bo może list przewozowy trzeba zobaczyć. Dobra, idziemy przyjrzeć się samochodowi, ciężarówce w sumie, busowi, nie wiem. Dobra, bieżnik jest ok, tu jak widzimy światełko na pewno nie działa. Bardzo dobrze.
czyli przynajmniej jedno mamy. Prawy kierunek działa, stop działa, wsteczny jest. Lewy. Wygląda, że ok. Rejestracja, ok. Ubezpieczonko poszło się kochać. Dobra, zobaczmy jak tam. Apteczka jest ok. Światełeczka jest ok. Przeglądamy teraz, czy może w worku czegoś nie ma. Ale na razie nie widać. Nic nie widać. Nic nie widać. To po co przepłacać? Dobra. Trzeba zważyć ten cudowny busik. Ciężarówkę busik. Ja to nie rozróżniam tego. 2000. Może będzie przeciążony. Może w końcu pierwszy, który będzie za dużo ważyć. 6400 to chyba sporo. Czy tam 6500. Kurde, serio. Się załapał. Dobra. To przynajmniej, tak jak mówię, powinniśmy zmianę zaliczyć. Mandacik. Mandacik. 90, jak widać, mamy zaliczone. Dzięki temu, że światełko mu nie działało, to znaleźliśmy drugą brakującą usterkę. I teraz możemy poprosić o zakończenie zmiany, z czego skorzystam oczywiście. I śmigamy do pierwszego skrótu, czyli do zjazdu i... ale mnie pycnął. I szybką podróż odbędziemy na komisariat i zakończymy zmianę. I zobaczymy, co na następnej zmianie na nas czeka. Czeka. Tylko trzeba dojechać. Oczywiście teraz jak nie potrzebuję tych samochodów, to jest ich pełno, jak widać. Jak już wyraziłem chęć powrotu, to nie mogę żadnego samochodu, choćbym chciał bardzo, to nie mogę zatrzymać do kontroli. Tu mamy skrótek. Ciężko się w tej grze kieruje radiowozem. I tak do niezłego poziomu doszedłem, powiem szczerze, w kierowaniu. No ale tak by nie patrzeć, 49 odcinek to 49 godzin mniej więcej za mną. No pewnie trochę mniej, ale no tak czy siak. Troszeczkę spędziłem z tym tytułem już. Dobra. Szybka podróż, jak widać, kosztuje czas. Akurat 10 minut. To mi tam rybka, mamy w zapasie 5 godzin tak naprawdę. Dobra, podjedźmy jak najbliżej. Ok, ręczny silnik wysiadamy. Helga, biegaj. Biegaj, Helga. Ok. I nastała kolejna zmiana. No, kontrole. Też bardzo łatwa zmiana, ale że tak powiem, to jest jakby tylko moja wytyczna. Nie trzymam się tego za specjalnie. Priorytetem jest dla mnie zarobek na mandatach. To jakby zadania zmiany przydają się okej, do zaliczenia zmiany. Takich zaliczeń zmiany, żeby ten mieć maksymalne osiągnięcie, to trzeba 100 zaliczyć. Przypuszczam, że mi około pi razy 30 zmian brakuje. O. Dobra, mamy ciężarówkę. To chyba jest jako ciężarówka. Zbadaj. To i tak muszę chyba zatrzymać. Dobra, ale spróbujmy ten. Zatrzymać. Kurde. Chcę go zatrzymać, ale jadąc przed nim kawałek. Bo znowu będę go gonił. To wydaje mi się, że to podchodzi pod ciężarówkę, nie? Ja nie mogę.
tamten jechał blisko i mi ten na niego przeskoczyło. Dobra. Jedziemy. Kujwa, no. Ja nie mogę z tą grą dzisiaj. Funkcje. No muszę go zatrzymać od z tyłu, no. I teraz będę czekał, aż raczej się zatrzymać. Teraz będzie się toczył, bo na zakręcie to pewnie nie może. Dobra. W sumie daleko nie zajechał. Ej, kontrola ciężarówek. Zatrzymałem do rutynowej kontroli. A nóż widelec, coś znajdziemy. Kontrola po prostu. Przyjrzyjmy się. Nic podejrzanego. Apteczka. Jest bagażnik. Tu bagażnika nie masz. Dokumenty. Jakieś tachografy i tak dalej. Jest, okej. Okay. List przewozowy. Niby co, koleżanko, przewozisz? Alkohol, bla. Dobra. Przejdźmy do sprawdzenia stanu technicznego. Bieżnik jest ok, rejestracja jest ok. Kierunek, to się wszystko świeci. Ok. Idziemy zajrzeć do bagażnika. Apteczka, uwaga, jest w porządku, światełko jest, żarcie jest. To tylko zostały tylnie światła do sprawdzenia. W sumie zacznę od... To jest ok. I światełka, których nie widzę. Ale to i tak mi nie przeszkadza. Bo jak się któreś nie będzie świeciło, to będę mógł mandat wystawić. To jest jakby kolejny bubble gry. Niestety. Dobra, zobaczmy. Może będzie przeciążony. Może. Tu myślałem, że on ma tu 6 kół. Nie wiem czemu. Ale tak pomyślałem. Proszę bardzo. Sam się przesuwa elegancko. To też jest oczywiście błąd, że pojazd się przesuwa. Jakoś tak lekko ważysz. I jak... 18 tysięcy. Ale w sumie nie widziałem w tej grze, żeby ten jakiś, ta ciężarówka, znaczy ten, nie wiem, ciągnik coś ciągnął. Dobra. Mandatu nie możemy wystawić, gdyż, ponieważ nic nie znaleźliśmy. Ostrzeżenie? A za co? Ale kontrola ciężarówek jest za nami. Kontrola prędkości, dobra. To jak będzie jakiś kierowca i nic nie znajdę przy nim, to sprawdzę prędkość. Badamy pojazd, proszę państwa. I co? Jest wykrzyknik, dobra. Zatrzymujemy pojazd. Kuźwa, Stefan, serio. Czemu ta gra taka jest? Zatrzymaj go. I co? Zatrzymuje się? Czemu ta gra ten mi tego nie zalicza? Zaraz mi się autostrada skończy, miałem wykrzyknik, no i tyle. W temacie. Że go nie dogonię. Nie ma sensu. Zaraz mi się skończy autostrada. Dokładnie. Ale lipa. Nie kumam tego. To jak mam go wyprzedzić, a nie stracić z niego jakby, no, tego punktu? To nie wiem. Funkcje, narzędzia zbadaj. Jest ok, to zbadajmy prędkość. Tylko trzeba zaniechać tamtego oczywiście.
albo w procentach kontrolę prędkości. Dobra, to szybko jedzie. Będziemy mogli go zatrzymać. Ciekaw jestem, jak można badać prędkość pojazdu, będąc przed pojazdem. Dobra, zatrzymuj się. Nie będę ryzykował, że znowu cię stracę z oka. Teraz będzie stawał pół godziny. No dajesz. Nie mamy całego dnia. Dziękuję. Dobra, przekroczenie prędkości. Dzień dobry. Nie masz pojęcia. Wykroczenie, a prędkość, no. Miałeś 103, a ograniczenie było do 100. Ja cię. Apteczka jest. Okej, przyjrzyjmy się. Może było pite. O, jest alkohol. No, zobaczmy. Na alkoholu też można dobrze zarobić na mandacie. Ale może tylko syrop piła. Ejajaj, czyli jest okej. Mieści się w dozwolonej. Sprawdź dowód osobisty, sprawdź dokumenty. Dobra, idziemy się przyjrzeć bryce. Bieżnik jest okej. A z bieżnikiem wystarczy moim zdaniem jedną oponę sprawdzić. Nie zdarzyło mi się, żeby ten... Jak był bieżnik na przykład w dwóch oponach, był okej, a w dwóch nie. Na ogół jest od razu. Albo wszystkie, albo nic. Tak pamiętam, no. Światło ma w porządku, może ubezpieczonko? Kurde. Wszystko działa, panie. Co za ludzie. Apteczka jest w porządku. Misio nie ma rączki, to powinien mandat dostać. O Jezus. Pozostaje tylko nadzieja w wadze. Waga. Pekuś. Okej. Jakoś dzisiaj mam pecha do tych samochodów. Wszystkie ważą tak jak trzeba. Aż niemożliwe. Tak. Jak? I oczywiście zawsze te 100 kilo czy ileś w normie, w zapasie. Dobra, mam nadzieję, że da się wystawić jakiś mandat. Nie da się. Czyli możemy tylko pouczenie mu dać. Czyli straciłem czas, żadnego mandatu nie wystawiłem, więc żadnej kasy nie... przybyło za mandaty. Dobra. Spróbujmy tego, tą żółtaczkę sprawdzić. Dobra, jest wykrzyknik. Spróbujmy go zatrzymać. Kierowca ucieka. Zaniechajmy pościg, zatem niech se ucieka. Nie zależy mi. Jakbym go dogonił, musiałbym go na komisariat odwieźć, a mi się nie chce. Znaczy, nie chce mi się. Nie mam takiej potrzeby, no. Odwoziło się na komisariat jak ten, jak expa, bo potrzeba, żeby awansować rangą. Tutaj też, moim zdaniem, nie ma co ten zatrzymywać. Okej, badamy pojazd. Okej, gada przez telefon. Zatrzymujmy. Mam nadzieję, że się zatrzymuje. Jest okej? Dobra. Ej, gadanie przez telefon.
Dzień doberek. Nie mam pojęcia, ponieważ wykroczenie, telefon komórkowy. Spoko, spoko. Było pite, czy nie było? Nic podejrzanego. Ani nikt nie przyćpał, ani nikt się nie upił. Co za ludzie. Nawet dokumenty ma wszystkie. Jak nigdy. To może chociaż łyse opony? No nie. To może jakieś światełko chociaż? Też nie. Co za ludzie. Może chociaż z tyłu kierunkowskaz będzie nie działający. To może chociaż z lewej. No kurka, bo ona wszystko działa, no. Co za człowiek. I apteczka w porządku. I trójkąt jest. Może chociaż jakieś narkotyki będzie miał, no cokolwiek. Kurka wona. No dobra. Ostatnia nadzieja jeszcze na zarobek jakiś. Z tym, że będzie przeciążony. A będzie czy nie będzie? Jesteś czy nie jesteś? Uwaga, uwaga. Czy zgadza się waga? Nigdy nie pamiętam, ile tu... O! I to jest dobre. Liczę, że przynajmniej minimum 400 będzie mandacik. No to widać, kolega z nadwagą to przeciążył samochód. Dowód osobisty, narkotyki nielegalne. Dobra, mandacik, jedziemy. Tylko 285. Widocznie musiał być ten mało przeciążony. No ale 285, no to tak w tym momencie najwyższy ten mandat. Dobra, kończymy kolejną zmianę. Ekspresowo, tym razem znowu. Jedziemy znowu do skrótu. I przynajmniej, kurde, dwie zmiany w odcinku zaliczę. Nieźle. Będzie mi w ostatnim odcinku do zaliczania zmian. Kurde, Stefan. Tak to jest, jak się za szybko jedzie. Cabela's Swamp 2 to HQ. Please come in. Tu mamy nasz cudowny zjazdy. Co czyni oczywiście, zjeżdżając. I w prawo. O, super. Dobra. I udajemy się gdzie? Na komisariat. Tak. Idziemy, zdamy służbę i rozpoczynamy trzecią zmianę w tym odcinku. Niesamowite. Rzadkość. A chyba nigdy nie miałem czterech zmian na odcinek. Dobra, zobaczmy, co tym razem. Pościgi, konfiskata nielegalnych przedmiotów, kontrole pojazdów. To od razu mówię, że konfiskaty się nie da zrobić, bo rzadko się trafia jakiś nielegalny przedmiot, a pościgów mi się nie chce robić. Tak jak wspominałem, jak będzie uciekał kierowca, go dogonię, dokonam aresztowania i będę musiał go tu przywieźć i tracić czas. A do niczego mi to jest niepotrzebne.
więc standardowo już do tych, jeszcze przez te 15 minut odcinka pobawię się w mandaty i tyle. Okej, cudowny samochód. Zbadaj. O, jedyny krzyknik, jest zabawa. Zatrzymujemy. Okej, zatrzymaj się. Okej. Ręczny włączamy, wychodzimy. Coś jakiś taki niski kierowca. Ponieważ uszkodzenia. Czyli może mieć światło uszkodzone, bieżnik, wagę. Ewentualnie zauważyliśmy, że jest bez ubezpieczenia. Dobra. Przyjrzyjmy się. Nic podejrzanego. Dokumenty. O, i tachograf jest. Dobra, sprawdźmy. Dowód. Tam nie wiem, czy sprawdzając dokumenty, nie sprawdzamy, czy nie przekroczył czasu jazdy. Chyba jest ok. Dobra, nic więcej nie potrzebuję. Chyba się pytałem, czy ma apteczkę, nie? Bo jak się nie zapytałem, to nie będę mógł zajrzeć do bagażnika. Okej, świeci, świeci. Ubezpieczonko. Kurde, jest okej. Światła działają, te. Wygląda, że też. Łopen. Apteczka. W porządku, to jest, to jest. Tutaj nic nie ma. No to cóż. To niby... Jaką sterkę techniczną znalazłem? Zobaczyliśmy na oko, że jest, nie wiem, przeciążony, czy jak? Bo wykrzyknik oznacza jakąś usterkę techniczną. Tak jak mówię, albo brak rejestracji, albo łyse opony, albo nie wiem, brak ubezpieczenia, światełka nie działające. Nie wygląda, żeby był przeciążony. A jest. Widzicie? Helga ma wokół ten... wagę. Pewnie to było widać, że jest przeciążony. O! I łyse opony ma. Kurde. To chyba warto jednak dwie opony sprawdzać. Nieważne. proszę bardzo. Mandacik. Ile będzie? 500? 425. No ale w sumie jest 500. No. I jakbym przy każdym samochodzie wystawiał mandat na 500, okazyjnie jeszcze plus alkohol dochodziłoby do 1000, to może bym to zrobił. No i pod warunkiem oczywiście, że każdy samochód z każdego zatrzymania by było te 500. Oczywiście tak nie jest. Bo na przykład marnuję teraz czas na badanie. Dobra, jest wykrzyknik, no to przynajmniej tyle, dobrze. Wyprzedzimy i go zatrzymamy. Ale czasem jest tak, że no nic nie ma. Wykrzyknik, czyli mamy jakieś uszkodzenie. Ponieważ uszkodzenia. Dobra, zobaczmy jak tam. Nic podejrzanego jak zwykle, apteczka. Jest w bagażniku, ok. Dokumenty. Sprawdźmy dokumenty, może będą jakieś listy przewozowe na przykład. Sprawdź pojazd, dobra, to mnie już nie interesuje. Dobra, już jest niski profil opony. Mam nadzieję, że to nie było to. O, światełka z przodu nie działają, dobra. Czyli już mamy drugie przewinionko.
zobaczmy jeszcze te światełka. Dobra. Ubezpieczonko. O, trzecia rzecz. Dobra. Apteczka jest w porządku, światełko jest. Tu nic nie ma. Plecak jest ok. Było pite, z tego co widzę. Nic nie widać. To po co przepłacać? Przyjrzałem się wszystkim przedmiotom, no i okej. To jeszcze może stawkę podbić, jak będzie przeciążony. To by było piękne. Prawdopodobnie to będzie ostatni samochód, który dzisiaj sprawdzę. Bo się zmęczony czuję. Jak człowiek jest zmęczony, nie powinien nagrywać, bo wtedy to zmęczenie się przenosi na głos i na słuchającego. Kurde, tak niedużo brakowało. No nic. Zamykamy. Mandacik wystawiamy. Proszę bardzo. 135. No i gitarka. To może jeszcze na koniec odcinka zrobię nielegalne zatrzymanko. Żeby dodać do bazy, bo oczywiście też jest to wymagane. Kolega wygląda, jakby pijany był. Bo tak jedzie dziwnie. Dobra, zatrzymujemy pojazd. I co by nie było, dokonam aresztowania bez podstawy. Powinno nam się to liczyć do osiągnięcia, którego no niestety nie da się podejrzeć, bo jest tak zwanym ukrytym osiągnięciem, przez co nie wiem, ile już takich, czy w ogóle o to chodzi w tym osiągnięciu, bo to tak samo zinterpretowałem. Czy coś innego to trzeba zrobić, ale okej. Przyjdziemy się tak czy siak. Nic podejrzanego. Dobra. Aresztujemy. Odwieziemy go na komisariat i kończymy. A żeby to zrobić, trzeba tu zjechać w prawo i potem w prawo. Tak mi się wydaje. W sumie nie wiem, gdzie by było bliżej. Czy jakby dojechać do końca autostrady i zawrócić i tam, gdzie do tej pory miałem szybką podróż, podjechać, czy właśnie tak jak teraz jadę. Nie wiem, czy tam by nie było jednak szybciej. To mi się wydaje, że będą zjazdy, ale na stację benzynową, czy tam na taki postój. One mi nie umożliwiają szybkiej podróży, niestety. Ale no, dawno nie jechałem tą odnogą autostrady, więc powiem szczerze, że nie pamiętam. Ale się przekonam, o, kolega pijany chyba. Pijany albo zmęczony. Ten też wygląda na pijanego. Czy się jak nie potrzebuje, to za pijanego kierowca jest niezły mandat. Znaczy, ogólnie jak ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu, to powinno się go aresztować. Ale odkryłem, że można mu mandat wlepić i wtedy jest mandat na ogół 500 eurasków. No ale jak widać, wiozę teraz pasażera, bo już jestem zmęczony. Zjedziemy na komisariat, go odprowadzę i zakończymy. A w przyszłym tygodniu będzie jubileuszowy, ostatni 50. odcinek i pożegnamy się z tą serią. Dobra, idźmy tutaj.
jajka to by było, jakby się okazało, że dobrze, że zrobiłem i go aresztowałem. Chciałbym, żeby to jednak było nie ten... bezpodstawne zatrzymanie. Chodź, kolego. Gdzie on? O, szyi chyba nie ma. Zgubił szyję. Chyba dobrze. Zrobiłem, że go zaaresztowałem. Dobra, dzięki bardzo za obejrzenie 49 odcinka. Na kolejny, tak jak wspominałem, zapraszam kolejny czwartek o 14 i będzie to ostatni 50 z tej serii i kończymy Autobana jedyneczkę i będziemy czekać na czwóreczkę w takim wypadku. Na pewno już ją tworzą czy coś. No i dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.